Bomba wróciła na magazyn. Darmowa dostawa dzisiaj. Bomba wróciła na magazyn. Darmowa dostawa dzisiaj. Cześć YouTube, jak leci ekipa Łuka z tej strony. Dzisiaj gościmy ekipę Vibros i zobaczymy, który z nich najwięcej wyciska. Zaczynamy. Lecimy. Z koksa. W sensie, yeah. Z koksa. Ale dobre, pyszne jak czekolada, a czuję się silnie jak po narkotykach. Za dużo, tak? Czy nie, spoko, było? Dasz radę, wytrzymasz jakoś. Ty wpierdalaj z pudełka. Powinieneś wytrzymać. O kurwa, nie wiem, co ty robisz. Teraz ci powiem. Najlepsze, jakie wąchałem. Ale nie, tak na poważnie to wszystko jest legalne, co jest w środku, więc nie ma strachu. Jak obstawiacie, kto z nas najwięcej? O. To ja bym was prosił, ile kto waży? Ja 75, 74. Ja 93. Ja 89. Ty kosakiem o tej informacji, płacąc przejazd. No bardzo dobrze. Ja obstawiam w takim razie Adama. Czysta kalkulacja, no i gra w kosza. No, niestety tak. Nie mam więcej informacji. Gram na flecie. Ale nie mam totalnie liczby, po prostu obstawiam jego. Ja chciałem obstawić Wojtka, ponieważ myślę, że mniej waży od Adama i będzie miał lepszy przelicznik. I lepszy stosunek siły do masy. Ale my wynik bierzemy pod uwagę. Naprawdę? No trudno już zapadło. A kto jest najsilniejszy z ekipy, tak? Ojej. To stawiam na Wojtka mimo wszystko, bo będę go zajebiście dopingował tak, że rozpierdoli. Chyba masz swojego trenera. Piszcie w komentarzach, Polczek jest najfajniejszy z WK, to przypnę wam serduszko. A ja wam dislike. Nic tak nie pisali, wiesz? To no, teraz zacznę, bo to od teraz, do tego odcinka. Spam serduszek. No, a to na głowę wiesz, że jest trochę. Uważaj, bo mogę kopnąć, uważaj. Ręka Boga. Mi się wydaje, że to jest pasowanie na... To macie związek? Czy się cofnie? Adam. Sprawdźmy na pewność. Ja myślę, że każdy będzie taki sam. Wszyscy umrzemy. Na robura wszystko poniżej 100 kilo to jest to samo. Nie widzę faworyta. 9 dych obstawiam, że wszyscy wycisną. 9 dych, że wszyscy wycisną. No. Co? Ile razy? Z 10 sobie pyknij. Byle się nie zmęczyć. Pamiętajcie, że na zaliczeniu trzeba, sztanga musi dotknąć klatki piersiowej. Aha, no. Mojej? Jeszcze sakiera? Najpierw podrzucić. Najpierw twojej oby sakiera, żebyś tak wypierdolił. Rzucić. Jak ktoś dotknie mojej, to po prostu wygrywa, nieważne ile jest ciężary. Tak? No, tak bym zrobił. 40 kilo, wstępne serie jeszcze. No jeden? No jak tam u was... Zobacz, jemu się ledwo łapy mieszczą w tym. Git? Poszło? No, tak. No, tak. Yeah. Pamiętaj, że musi 95 wycisnąć. No. 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 Teraz będzie tak swoim wyciskać. No, bombka to... Ja trochę wężyć, bo co? Ty trochę tak. Tak jest, no. Git? Wiesz, tam gdzie się czujesz silny, teraz poczujesz, czy... Gdzie się czujesz silny, to mogę puścić? Teraz poczujesz, czy to będzie wygodne dla ciebie. A wąsko bardzo leci. Spoko, ładnie patrz. No, no to różnie jest. Bosło! Jak to mówią. Wojtek, a ty wyciskałeś wcześniej i ty jesteś pewny tej techniki swojej? Ziomuś, jedną ręką. Zastanawiam się, czy nie za szeroko. Aha, czy jesteś pewny techniki swojej, to nie jestem. A nie. Tutaj najmniejszy palec? No, tak wygląda, czekaj, to jest nie, to jest tak, ta, o. O, no, to jest to. Jak to wchodzi? To wchodzi gdzie? No, pachnie. Jak chcecie być dokładni, w końcu cross. Półtorej szerokości od wyrostków barkowych. A tu tutaj można odmierzyć, no nie? Ale myślę, że jebać. Ja bym na twoim miejscu mały palec na tych paskach miał. Jak na takim solo palec, jak się czuję, tak 8 osób dookoła. Dobrze się zapadłem. I to jest masa. Dobrze. Lecimy. Kurwa, dogadamy. Dokładamy 40. Ja na pewno pasuję. Powiedział ci, że widać pewność w chwycie, a trzymałeś krzywo w kół. No. Prowadzić kontury, oni chcą prowadzić kontury. My jesteśmy tutaj, oni są tam, nie ma nic więcej. Tylko my. Ale poczułeś, że tylko my i sztang. Nie, 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 on w ogóle tak ściemnia, żeby wygrać. On za wszelką cenę wszyscy chcą wygrać. Taki zdradny. Ja widzę, kurde, wiesz, że najlepiej ta 40 ci poszła ze wszystkich. Tak? Najszybciej. Pewnie? Myślę, że masz najwięcej siły.
Ale widziałem, chyba trochę wyciskałeś, bo dobry człowiek po sztangi. No, już wiesz, to nie chciałem się chwalić, ale na coś tam miałem jakieś, mam przygodę z kulturystyką już. No. Jak? Dobra, pyk. Puszy mnie swędzą. Wysłaliście im szambling nasz, czy nie? Nie. Dobra. Jeszcze jedną rzecz do luz. Żebyście nabrali wdech przed zejściem sztangi i trzymali to. No, bo ty w ogóle gadałeś w czasie wyciskania, nie? On już jest, on już... Po stówie zaczynam. Nie, no. On od stówy dopiero tak. Od stówy dopiero zaczynam ten oddech. Trzymaj to, tak. Czyli po swojemu. Tak, po swojemu, bo jest tylko... Zawsze opomija się. Uuu, ostatnio szło jak masło, więc teraz też. Teraz tak. Margaryna będzie. No i to jest formalność. Ale poszedł! O, ja to nie wiem! Ja problem z opozorem! Ja coś chcę! Wojtek miał... Czemu się wszyscy... Bardzo dobrze! Co by było? Ja was nie jestem... Poczek, dobrze było? To było za łatwe! To było za łatwe! Odeszli ich po kielichu jednak! To też było prosto, tak? Ty się za bardzo pogardziłeś, ty mi się rozkojarzyłeś! Gratuluję trenera, po raz kolejny trzymałeś krzywo i nawet nie zauważyłem. Powodzenia. I w ogóle mnie to nie obchodzi, co oni teraz mówią. Nie obchodzi, widzę właśnie. Trzyma krzywo, nic nie powiedziałeś. My tu jesteśmy, żeby wygrać, a nie żeby, żeby robić idealnie. Nie przejmuj się, patrz, ja się wciągam. To są gierki, to są zwykłe gierki. Największe wyniki wiążą się z pewnym poświęceniem. Nie zawsze ta technika będzie idealna. Jeżeli ludzie nic, to będą mówić, że źle coś robisz. Albo jakoś inaczej, albo... Na pewno oznaką, to jest oznaka tego, że czują się zagrożeni. Boję się, tak. 60 kg. Dobra, robię ją. Ale widoczki w demo. Na mnie i na mnie, tak jest. I odkładamy. I tyle! 95. Wynosić, czy sam sobie wynosisz? Bo taka ma być. Sam. To znaczy? Ja. Ty. Chcielibyśmy się wyjechać, co? Nie chcielibyśmy. Uzgadnijmy się, czekaj. Krok jeszcze bliżej musisz. Mam taktykę. Zobaczycie. No i na spokojnie. No, mówię, że... Spokojnie. Czyli gramy B czy C? C. Równo sprawdzę, czy te ręce, bo ostatnio tak zgardziłeś szmatą, że nie zwróciłeś uwagi. Kurwa, wali alkoholem mocno. Jogie! Pięknie. Ale pamiętaj, że musisz dotknąć kratki. Okej. Okay. Gdyby to była ta, wiesz, główna seria, by ci nie zaliczyli. Ale że to jest ja nasz jakiś ferment. Pamiętaj, że przemyśl trenera, nie? Tak na przyszłość. 70 kg. To już tak się zaczyna kolować na ciężki robić. O kurwa! Idzie. Nie ma prawa. Idzie. Aż dziwne. Że gorzej to będzie. To się nie zrozumieliśmy? Co? Ale zostało wypierdolone. Wypierdolone? Czy nie? Tak. Tak to na krzywo, co? Ale troszeczkę... Jest dysonans. Do... Bo ten wynieśli i tak. Aha, na krzywo to się sztam, nie? Mówiłem tak skupiony. Czasami nie ma chemii po prostu. No. Wojtek jest dużo lżejszy od swoich kolegów. Tak około 20 kg. Jakich kolegów, kurwa? Już wymówki? To nie jest mój nasz kolega. Koledzy to mnie może. Ale masło! O kurwa! Przeklnąłem w tych emocjach, ale... Ja cię poczułem. A już wróciłem do tego szaty? Nie widziałem nawet. Kurde, ale jak tak się 8 po kolei bierze, to można być. Idzie na siłkę, wali 12, to rzeczywiście. To nie jest miarą na 80 kg. Dobra, lecimy. Co budą w kosze grać? No i tak jest. Ale ty no. To jest mój zawodnik. Nie skupiasz się tak na to jest mój zawodnik. Zróbmy to oczy, to jest mój zawodnik. Lecimy z tym. A co robiliśmy? Wypycham teraz. Postaram się pamiętać. Powiedz, ale kiedy mam wypychać. Ale chcę nie słodzić. Poszło! Jest. Co tu się dzieje?
Jest coraz lepiej, coraz co bardziej. Co się dzieje? Dobra. Coraz bardziej. Niedobrze, już, niedobrze. Jeszcze po chwilę czuję. Przypominamy, że to jest ponad 100% mojej masy już. No. Już? Tak. Już. No, jest równo. Napierdalaj! Kuros! Kuros! To jest ten... Stabilizacja siadła. Ale siłę masz! Siła była? Ale siła była. Powtórzymy to. Jeszcze wrócę do... Szczerze, wydaje mi się, że panika była za duża, bo nawet się nie nastawiałem, że coś takiego tu się wydarzy. W ogóle nie wiem, że oni za szybko nie cisną. Szybka jest rotacja w kół. Trochę bym... Właśnie, tak coś mi się podobało. Dwie, trzy... Nie chciałem nic mówić, ale chyba to jest to właśnie. No, za szybka rotacja. To jest to rotacja, no. Szybko. Rotacja też na to jest. Dobrze, przyspieszamy tempo, tyle, lecimy. Po. 90 kilo. 90 kilo. Weź, bieg do loży. Dobra, no... Nie chcę wątpić, ale... Ale to... Góra. No jest! To jest to! Yeah. Będzie 150. Chcesz być w rządku z Isamu i z Kurą, czy nad nimi? Decyzja należy do ciebie. Dzięki. Zdecydowano, nie? Teraz się zastanowię. Podejmij właściwą decyzję. Kurwa, no nie wiem, no nie. Przed, nad Kurą? Nad Indykiem? Chyba. A tu jesteś Big Bros albo wojownikiem. Nie uda. Lecisz malina! Rozpierd. To jest twój dzień. Szybka poszła. Kurde jebana. 90. Szybka poszła, szybciej. O kurde. To jeszcze Wojtek teraz. 80 kilo wracamy. Myślę, że spokój i powalczy, wypierdoli. No. Wystarczy, że pójdzie na sztangę okay, i będzie dawaj. Kurde. Co kapiesz, nie? No, co? A, już kotować, dobra. No. Sztanga do klaty i wyjebiesz. O, moje plecy, kurwa. Wyłącz do kamery, kurwa, jebany. Dopiero wytłumaczyłeś, że trzeba sztangę do klaty. Dawaj, mocno. Wcześniej zrobię. Czuwaj, saksaker. No. Spokojnie. Wynieś na innej barków i atakuj. Atakuj! Kurwa. Nie, nie. Ewidentnie za dużo. Ewidentnie za dużo, to jest... Ała! Ale 70... Chciałem powiedzieć, że do twojej wagi to jest nie gorszy wynik od chłopaków. Jeżeli byśmy przeliczali stosunek... No dokładnie, ale na razie one jeszcze opierdolają. Jeszcze idą w górę. To była rozgrzewka, tak? To w takim razie to na końcu będzie. To jest, powiedziałem, okej? Okay? Żeby nie zrobić sobie przypału. Zrośnią. Co mam zrobić? To taką poświatę narobią. Decyzja należy do nich, czy chcą być nad nimi, czy pod nimi. Ooo, ale... Kurde. Wolałbyś pod. Jak walczysz, to chyba, wiesz, no stówę na tam. Wyciśniesz 95, zrobisz to. Wiemy, że to zrobisz, ale stracisz trochę sił. No właśnie. Zaatakujesz 101 teraz, jest szansa większa niż kiedykolwiek. No. Można wrócić, u nas są takie zasady, że tak, można wrócić. Tak, to luz, to luz. To nie zawody. Jak jest powrót? Znaczy to są zawody. To nie są oficjalne, ale są profesjonalne zawody. Ale certyfikowane. Mam nadzieję. Tak. Nie, bez certyfikacji. Nie. Ale są profesjonalne w kółko. No powiem ci, że po tym, co widziałem w poprzedniej serii, ty masz większy potencjał. Nie? Ale to miło słyszeć. Czuwaj, będę robił jak przed stadem. Chyba co? Ewidentnie, pół kilo. Kurzu, wystarczy kurzu, gdyby było kurzu, to chyba i samą przeklną sztangę. Na tym chyba stole. Trzeba drugi raz spróbować. Przecież tak grupa by było. Nie, naprawdę. To było dziwne, jakby niewidzialna ściana była. No. To jest piskowe, ale ja też to widziałem. Ja muszę wyczuć takie coś dziwne tutaj w powietrzu. No. Czuję, że to pójdzie. Widziałem po poprzednim podejściu, że naprawdę tu jest tempo dobre. Jak nie zgubisz no. Stabilizacja, to... Kurczę, to czy będziesz zaskoczeniem, jak... Wyniesieniem mu. To był zaskoczeniem, to że Krzysztof Piątek. Za to, że... Krzysztof Piątek polskiego YouTube'a, jak wyciśnie 101. No. Bo był totalnym underdogiem. Nikt na ciebie nie liczył. Adama postawiłem, myślałem, że jesteś słabszy od Boże, kurwa,
słyszysz? No nawet ja na ciebie kurwa nie liczyłem. Patrzcie. Dawaj, no. To pierdol. Nikt raczej tego nie zrobi. Na mnie, na mnie! Nichuj! Kurwa, no ściana jest! Ale ten moment to dla mnie z minutę mi się wydawało, że pan się siłował. A to pewnie by z 3 sekundy. Ty dłużej to mocno. Ty tak 90 kilo i miałeś 15 cm do 100 kilo. Tak. Miałeś tak z 10. Piotrek trochę wyżej. Obwód bicepsa. Co dzisiaj niedziela? To pobyliśmy. Mamo. 9,5 chyba. Tak, ja to mam. To też masz na ale weź mu rozpierdol. Weź na mnie tą sztangę i szybko na mnie. Kurwa, na mnie szybko ją weź. Dawaj. Jest wdech. I na mnie. Na mnie. Kurwa! Na mnie. Kurwa! Tak? Kurwa, prawie się udało. Bo i tak była stopa na sztandze pana. Bo założyłem z dwóch stron 2x2,5. Okej. A mnie, no nie widzieliście. No kilogram mniej był, nie? Kurwa, mać. To ja się kręciłem, że pan już teraz czuję, co to za incepcja jest w ogóle. Ale tak, ale jest to coś, co spowoduje, że ta sztanga zostanie wypierdolona. No, to będzie teraz na pewno wypierdolona. Piotrek będzie miał pierwsze miejsce. Sformalizuj to, sformalizuj. Pierwsze miejsce, jak to wyjedzie. Możesz się sformalizować? Już uratowałem dzisiaj dwa życia. Dwa życia uratowałem. Teraz to chyba robił. Jak nie wyjdzie to męczy. Jak wyjdzie to ale jakoś tak inaczej, naprawdę. Czyli ten ruch miałeś przy 90, obstawialiśmy, że, ty, że jakoś lepiej ci idzie trochę niż Adamowi, ale już założyliśmy wyżej i Adam teraz jest bliżej tej stówy, nie? Ale życie jest przekonane, co? Życie nie. Jest trochę. Jak powiedział Zenon Martyniu, Lovelo. Los chce ze mną grać w pokera. Raz wyciska, raz zabiera. Raz zabiera. Czy Wim Hof pomoże w wyciśnięciu? Może pomóc w procesie adrenaliny. Może. Ja to pierdolę. Jak będzie ci trzeba ratować, to mów. Ja nie mówię tego. Jak się patrzę, to jest co? Pomedytować. Że umrę po tym powtórzeniu, ale będzie to dobry. Zróbcie z tego dobry film, chłopacy, na VIP Live'a. Będzie chodźmy świetnie. Jebniesz, widać. Nie! Ja ciągle to robię za nisko. Ty jest przystankiem po drodze. Ale patrz, bo ja się tutaj. Ja chciałem kaptury jeszcze sobie zrobić trochę. Po tym Wilchowie to rzuciłeś ją jak palantową piłką. Zobaczyłeś, że lekkie, że możesz potrzymać. Ale ja to tylko lekkie. No lekkie. 95. A jak panowie zmienia się trajektoria? Widać, że ona się podniecił tutaj tym. I dawaj raz, Góra! Do przodu? Gdzie? Tu? Na siebie! Patrz, zgadłeś! 9,5! Jedno i drugie! A to był trzeci odcinek. Jeżeli policzyć moje pierwsze obstawienia, to zgadłem wszystkie odcinki. Policzmy twoje pierwsze, ja ci policzę. Ja policzę, tak, także jestem wudu. Czyli rok koniec końców... Siła taka sama. Czyli dawaj 9,6. Ile? Wzór nam się nie zgodzi. Ale szacunek za pchnięcie się walki. Dobra. Kibicowałem ci? Widziałeś? Dobrze.
za kumpel. Widziałeś? Wszystko nagrane. To wszystkich uciszałem. Wojtek zrobił Birchhoffa, nie oddychał, słuchał medytacyjnej muzyki i wraca rozpierdolić 80 kg. Także mamy być cicho. Ogień z kurwami. Jak to mawiał owca sam, ogień z kurwami pierdolonymi. Także za te kurwy. A 80 kg to już jest ciężar, na który sam robu się trzęsie, tak jak zakochany. Pamiętaj łopiecz, pamiętaj na mnie, na ciebie. Robu jak zawsze widzę tyle dużo. Wypierdolę. Będzie najsilniejszy wypierdolę. Na mnie? O. Lecisz! Nie. Chyba mi nie pomógł, chyba tu ale mamy. Ładnie wyuczony jest. Masz no, inaczej niż pierwsze podejście. Lepiej, no serio. Znajdujemy się przy naszej ścianie rozpierdolu. Jak widzicie, chłopaki próbowali przeskoczyć dzisiaj i Samu, i Kurę, którzy mieli 100 kg. Było blisko. Nie udało się, ale było blisko. Zachęcamy, żeby wrócić do nas i rozpierdolić. Wrócili. Kura wyżej skacze. Adam 95, Piotrek 90, Wojtek 75. Co najważniejsze, każdy wykonał pracę podobną w stosunku do swojej masy ciała. Panowie, wielkie gratulacje i szacunek dla was. Grazie. Jakbyście, kochani, byli zainteresowani że rozpiską jakiegoś planu treningowego czy coś, to do nas ta fanpage tak. Zobaczcie. Vibros. Vibros, dokładnie. Dzięki. Gratuluję. Dumne. A wraz z chłopakami też zaczęliśmy serię na naszym kanale, w której każdy z nas będzie starał się zrobić jak najlepszą transformację przez najbliższe 3 miesiące. Chłopacy nas tutaj poprowadzą i rozpierdoleją, a chłopacy też. Zobaczymy za 3 miesiące, ile wyciśniemy. Spotkamy się za 3 miesiące, zobaczymy, jaki progres zrobiliśmy. Do zobaczenia za 3 miesiące. Yo. Piu.